Hiszpania, panie ministrze, ta Hiszpania ukryta, którą pokażę z bliska. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłam nagrać taki krótki, trochę niecodzienny film na temat tego miejsca, co znajduje się między portem Port Saplaya i plażą Port Saplaya, który znajduje się tuż przy wybrzeżu Morza Śródziemnego. Miejsce to znajduje się w pobliżu Walencji i oddzielone jest drogą szybkiego ruchu, która na tym kierunku akurat prowadzi w stronę, jeśli chcemy jechać w stronę Katalunii lub potem jest odbicie do prowincji Castellón i dalej w stronę Teruel, tak zwana autopista Mudéjar. Ale my się skupimy na tym odcinku, gdzie jest Port Saplaya. Tutaj mamy tą drogę szybkiego ruchu i naprzeciw, gdy jedziemy autem, dostrzegamy duże tereny upraw. Z daleka nie widać dokładnie, co się tam znajduje, ale gdy wjedziemy w tamte tereny, które pokazałam na mapie, które znajdują się na tej mapce tuż po lewej stronie, odkrywamy prawdziwe skarby, które skrywa okolica Walencji. Tam znajdują się uprawy, często małe uprawy, gdzie ludzie uprawiają warzywa, żyją z tych warzyw, sprzedają te warzywa. Są to producenci, którzy sadzą i zbierają te warzywa. Też bym chciała zaznaczyć, że jestem też zwolennikiem tego, by uprawiać własne warzywa i sprzedawać własne warzywa i kupować bezpośrednio od producentów, by producenci na tym zarabiali. Dlatego, gdy tylko mogę kupować tego, co nie mam, staram się kupować u producentów. Jeśli tylko jest taka okazja, kupować bezpośrednio u producentów i pytać się rolników, co mają do sprzedania, co mogą sprzedać i niech zawsze otrzymują za to odpowiednią opłatę, za ten trud i ten wysiłek, który robią. I tak, pojawiłam się w tym rejonie i zostałam zaproszona w pewne miejsce, które pokazuję teraz na slajdach, gdyż obiekt ten, który teraz pokazuję, znajduje się właśnie w tym rejonie, gdzie ludzie robią i starają się zachowywać tradycyjne sposoby uprawy i jedzenia i też serwują wspaniałą, tradycyjną kuchnię i tradycyjne smaki i używają do tego upraw i roślin, które rosną tam. Także chcę podzielić się właśnie z tym miejscem, do którego zostałam zaproszona na posiłek. Wydawał się jeden jakiś zwykły posiłek, ale miejsce jest tak przeurocze, tak wspaniałe. Jedzenie było tak wyśmienite i pierwszy raz jadłam arroz meloso tak doskonały, jak w tym miejscu. I do tego ta aura, te kwiaty, ten teren dookoła sprawił, że zwykły posiłek przerodził się w długi czas, jaki tam spędziłam, gdyż nie chciało się wyjść stamtąd. Tak doskonale się tam spędziło czas.
Tu jest, proszę, widok na Porta Playa z daleka, także nie jest to oddalone. Także miejsce jest blisko. Gdy ktoś by spędzał czas w Walencji, czy właśnie tam, to miejsce jest łatwe do odnalezienia, ale jeszcze na mapce zaznaczyłam. I sam ten, bo to jest hotel, jest restauracja, tutaj można też przyjechać, właśnie zjeść doskonały posiłek. I znajduje się on w gminie Alboraya. Ten teren jeszcze znajduje się w obrębie Alboraya, takim typowym miasteczku na północy ogrodów walencjańskich. Tam, gdzie są te poletka, wśród tych poletek. I tylko jest oddalone 4 km od tej plaży z białym piaskiem i przejrzystą wodą, gdzie wyróżnia się ta wyjątkowa wioska rybacka Port Saplaya. Także blisko jest oddalony, ale takie miejsce jeszcze jest wsadzone, by zobaczyć, jak ludzie uprawiają dalej własną żywność i produkty. Mali producenci. Tuż przy takim wielkim mieście jak Walencja. Ale to wszystko jest tutaj tak trzymane, tradycyjne. Wszystko to tak ludzie opierają się przeciw niszczeniu i oddalaniu produkcji żywności od miast. Tutaj ludzie mają to tutaj właśnie pod ręką tych swoich producentów. I to jest bardzo ważne. I żeby w innych miastach też to robili producenci i dbajmy właśnie o takich producentów. I okolica ta też jest znana ze słynnych upraw nawadnianych, zwłaszcza tak zwanego orzecha tygrysiego, z którego później się robi smaczną i słodką orczatę, tak znaną właśnie w tej okolicy Walencji. Także upraw jest tutaj sporo. I jest to obszar objęty ostatnim odcinkiem rzeki Turia, Turia, z obszarami zagrożonymi powodziami na tej równinie, ale także okolicami Albufera przy Walencji. I w Alboraya rolnicy tradycyjnie poświęcali się uprawie ryżu, warzyw i owoców cytrusowych, które nie tylko konsumowali tutaj miejscowi, ale też są jeszcze nawet eksportowane w inne rejony. I właśnie przez ten port w Walencji było i nadal jest używane to miejsce. Dobrze, teraz skupmy się na tym miejscu, które chcę pokazać, które znajduje się właśnie w tym miejscu, gdzie znajdują się te ogrody. Takich domów, takich starych, jakby to nazwać, hacjend jest sporo właśnie w tym rejonie, gdzie ludzie mieli swoje domy i wokół uprawiali pola. I w tym rejonie, gdy przeczesujemy ten teren, możemy zauważyć różne pozostałości z przeszłości, takie jak rowy nawadniające, młyny, baraki, gdzie przelewa się woda, stare domy wiejskie, pustelnie, które opowiadają historię w każdym miejscu. I tam, jeśli ktoś chce iść jest dalej, nawet dojdzie do klasztoru Puć, czy dalej do zamku Sagunto. Także to jest wszystko właśnie w tym miejscu. Ta równina z tymi uprawami. Też trzeba dodać, że gdy już skierujemy się na południe od Walencji, tuż blisko tego znajduje się Albufera, jedno z największych jezior w Hiszpanii.
jeden z najważniejszych parków przyrodniczych na Półwyspie Iberyjskim i miejsce o dużym znaczeniu ekologicznym, w którym hibernują unikalne gatunki ptactwa wodnego. Jest bogate wody, są również źródłem utrzymania dla rybaków i hodowców ryżu, dając właśnie początek tej soczystej kuchni, z której ten teren słynie, z potraw ryżowych. Tak, tutaj są też spore uprawy ryżu. I na bazie ryżu są te potrawy tradycyjne, walenckie robione. A więc zaczynamy opowieść wreszcie o tym miejscu. Tak, proszę zobaczyć, tam jest Porta Playa, a my wracamy do tyłu, do naszego miejsca, które nas tak zauroczyło. Także w tym miejscu bardzo polecam spróbować paedzie walencjańską, czy ryż, tak zwany arroz seco, o meloso de pato. Ten właśnie spróbowałam. Jest przepyszny, tak dobrego dania. Arroz meloso nie próbowałam nigdy, wręcz delicjowałam każdą zjadaną porcję. Coś wspaniałego. A do tego wyśmienita kuchnia. Prócz tego dania jeszcze jedliśmy te, które teraz prezentuję w tym materiale. Naprawdę miejsce niezwykłe. Każdy fragment tego miejsca jest wspaniały. Tak, tutaj kolejny raz pokazuję właśnie to miejsce, gdzie się znajduje. I czerwonym znaczkiem jest zaznaczone. Także blisko jest samego wybrzeża i plaży. Doskonałe miejsce. Kiedyś, mam nadzieję, że zostanę zaproszona tutaj wieczorem, gdyż tak jak widziałam na folderach, jak to wygląda pięknie wieczorem, w nocy oświetlone, to miejsce musi być przeurocze. Romantyczne miejsce. I z tak doskonałą kuchnią tutaj trzeba naprawdę przyjechać. Można też i wynająć, bo jest to miejsce też hotelem. Tutaj przyjeżdżają, też było widać, że byli goście hotelowi, ale też i ludzie rezerwują stolik, a myśmy tu przyjechali bez rezerwacji, ale i też dla nas znalazł się stolik i żeśmy spędzili tutaj w tym miejscu długi czas. Także miejsce jest niezwykłe. Gdy pojawimy się tutaj, warto w tym miejscu zabezpieczyć sobie długi czas, by spokojnie korzystać z tego miejsca i delektować się tym miejscem, bo jest to miejsce naprawdę urokliwe. A jedzenie jest przepyszne. Każdy detal, który stosuje się tutaj w tej kuchni, jest niezwykły. Już nie mówiąc o deserach. Jedne z najlepszych deserów, jakie próbowałam. Miejsce jest przecudowne. Tak mnie skłoniło do relaksu, do zatrzymania się, bo normalnie to lubię dreptać i pokonywać kolejne miejsca, oglądać kolejne rzeczy, a z tego miejsca nie chciało mi się w ogóle wychodzić. Tak miło i przyjemnie spędziłam tutaj czas. Także chciałabym się podzielić właśnie z tym doświadczeniem, bo warto. Nie zawsze spotykamy się z miejscami, gdzie nas wręcz
ta przyjemna atmosfera usadza na miejscu, że jesteśmy tam długi czas. I to też zaobserwowałam po innych uczestnikach, którzy przybyli w porze obiadowej tam na posiłek, też spędzili tam długi czas jedząc i kontemplując jedzenie, które im tam podano. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Długi czas, długie godziny ludzie potrafią spędzić tam przy stoliku, bo miejsce urzeka i potem okolica pełna kwiatów, pełna detali, tak przyjemna i ciepła. Każdy metr tutaj, w tym miejscu jest wręcz tłem na zdjęcie. Oprócz hotelu i miejsca restauracyjnego, gdzie oprócz tego można przyjechać tutaj i we własnym zakresie zamówić posiłek, też tutaj organizowane są, z tego co widać, bankiety, wesela, chrzciny. Także jak wejdziecie z ciekawości właśnie na stronę, gdzie pisze w internecie hotel La Muzaira, tam zobaczycie wszystkie potrzebne informacje na ten temat i zobaczycie mnóstwo zdjęć z daniami, z potrawami, z terenem, a nawet miejscem hotelowym, pokojami, jakie mają tam do dyspozycji. Czterogwiazdkowe miejsce jest. Ale choćby przyjechać tutaj na jakąś specjalną kolację czy specjalny posiłek, to naprawdę chociaż raz warto i trzeba na to poświęcić czas, bo to miejsce jest tak urokliwe, że zatrzymuje w miejscu. Przepiękne miejsce. Także tutaj jest mapka dokładnie, jak to się nazywa. Okolica. I więcej informacji oczywiście jest w internecie. Także to jest tak blisko miasta Walencji i tak blisko Porta Playa i samego wybrzeża. I ukryte właśnie w tych rejonach, gdzie dalej są uprawy warzyw, ryżu i innych specjałów, które potem są serwowane w tradycyjnych miejscach z kuchnią. Także jeśli mamy taką możliwość, pojawmy się w tej części, zaraz z tyłu, czy przed Walencją, i to miejsce odkryjemy. Takich miejsc jest dużo. Takich miejsc jest dużo. Tylko trzeba właśnie pokręcić się po okolicy, poza miastem, odkryć. Niektórzy rolnicy sami wywieszają ogłoszenia, co mają w uprawach, czym dysponują i co warto kupić u nich bezpośrednio, tak? Bezpośrednio, to najważniejsze, żeby rolnik zarabiał, żeby jego ciężka praca była dla niego.